Jestem studentem. Niedawno zacząłem ten okres życia, który zapewne większość z Was bardzo dobrze wspomina. I nie wiem jak Wy, ale mi najbardziej rzuca się w oczy, kiedy w poniedziałek po weekendzie wraca się na uczelnię, to rozmowy, które się prowadzi ze znajomymi, najczęściej są obfite w historie typu: no byłem u tego na imprezie, byliśmy tutaj w klubie, bawiliśmy się naprawdę nieźle, było super. Uśmiecham się, rozmawiam razem z nimi dalej, śmiejemy się. I po chwili przychodzi taka refleksja. Czy tak naprawdę wygląda dojrzałe życie? Czy tak powinniśmy pożytkować weekend, sobotę? Ja mam troszkę inne podejście. Dla mnie sobota wygląda w ten sposób, że wyciszam się. Zapominam o tym, jakie problemy mam każdego dnia. Mogę zwrócić się do rodziny, porozmawiać z nimi. Mogę skłonić się ku Bogu. To jest czas, kiedy nie muszę się martwić następnym egzaminem, kolokwium. Czas, kiedy mogę całkowicie odpocząć i oddać się moim najbliższym. Ty też nie jesteś maszyną. Ciesz się sobotą.